Witam Państwa, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Zaczynamy od smutnej wiadomości. Zmarł profesor Jan Szyszko, były minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Urodzony w 1944 roku w Starej Miłośnie. Zmarł dzisiaj. Był politykiem, leśnikiem, nauczycielem akademickim. Prezydent Andrzej Duda zamieścił na Twitterze informacje o tym smutnym wydarzeniu. Bardzo smutna, niespodziewana wiadomość. Dziś przed południem odszedł pan profesor Jan Szyszko, naukowiec i polityk, ale przede wszystkim dobry i życzliwy człowiek, pasjonat przyrody, którego darzyłem wielką sympatią i szacunkiem. Fiat voluntas tua, RIP. Przyłączamy się do kondolencji dla rodziny pana profesora Szyszki. No, smutna wiadomość dzisiejszego dnia. W naszym studio redaktor Sławomir Jastrzębowski. Dzień dobry. I redaktor Otoka-Frąckiewicz. Również Rafał. Tak. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o elitach w Polsce. Będziemy się zastanawiać nad tym, czy elitom można wolno więcej i kto jest w Polsce elitą. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, to ja chciałabym Państwu pokazać fragment wykładu pana profesora Andrzeja Nowaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Polskiej Akademii Nauk, który miał miejsce w klubie Ronina. To prawie dwugodzinny wykład, w którym pan profesor w sposób pasjonujący opowiada o historii elit, poczynając od tego, co pisał Platon 2400 lat temu w swoim dziele Prawa, poprzez Konfederację Targowicką, aż do naszych dzisiejszych czasów. Ale my zaczniemy od takiego małego fragmenciku, który wyjaśni nam, czym są elity, dlatego że to pojęcie jest pojęciem stosunkowo świeżym. W naszych słownikach polskich pojawiło się dopiero w 1900 roku. To był taki pierwszy słownik Karłowicza, Kryńskiego i Niedźwieckiego, gdzie słowo elita zostało zdefiniowane jako wybrane towarzystwo. I w ogóle słowo elita pochodzi od francuskiego słowa elir, czyli wybierać. A teraz jak pan profesor Nowak tłumaczy to pojęcie? Pojęcie elity opiera się nie na wyborze oddolnym, wybieramy najlepszych spośród siebie. Nie, nie, to zupełnie odwrotnie. Elita wybierana jest odgórnie. To ci na górze dobierają, w istocie kooptują. Zamiast słowa elita myślę, że lepsze by było koopci. O, z podwójnym o, żeby nie obrazić koptów oczywiście. A więc ci, którzy zostają dokooptowani przez tych, którzy są już na górze. Jacy ludzie mogą być uplasowani na górze w hierarchii społecznej? Z jaką instytucją tutaj mamy do czynienia? W najstarszym, takim najgłębszym sensie powiedziałbym, że tak rozumiana elita wiąże się z instytucją dworu. Na dworze lokuje się elita i do dworu się kooptuje przedstawicieli elity. Tak Wersal był zbudowany. To jest oczywiście coś, co nie ma nic wspólnego z tradycją Rzeczpospolitej, z tradycją polską, gdzie zazdrośnie strzeżono na sejmiku tej zasady, że dwór nie powinien nigdy mieć siły przeważającej nad siłą głosu obywatela, a głos obywatela liczy się, jest równy na sejmiku. Na dworze nie ma obywateli, na dworze są dworacy. Taka jest natura każdego dworu. Jeżeli w Polsce jest elita, to kto tę elitę wybiera? I jak to jest, że w polskiej tradycji nie było czegoś takiego jak elita, która jest wyżej ponad pospólstwem, czyli tą bracią sejmikową, a nagle ta elita tak jakby rości sobie prawa do tego, żeby mówić, co jest dobre, co jest złe, jak należy postępować, na kogo głosować. To jest pasjonujący wywiad i wykład, ja niczego z tego nie zrozumiałem, bo naprawdę, jeżeli jest, miało być tak, jak mówi pan profesor, to znaczy, że jest elita i że jest rodzaj nadelity. I ta nadelita, czyli dwór, decyduje o tym, kto jest elitą. No. Ale panie redaktorze, zawsze tak było. Był mecenas dworu, no dobrze, to teraz i artyści, prawda? Ale gdzie jest ten dzisiejszy dwór? Kim mają być ci dzisiejsi dworzanie? Kto to ma być? No właśnie. Więc, czy to jest elita intelektualna, czy to jest elita finansowa, czy To, o czym mówił pan profesor, jest bardzo fajne do takich rozważań teoretycznych, do rozważań historycznych, ale my jesteśmy tu i teraz, ja przynajmniej. Pan Rafał też jest tu i teraz. Tak, razem tu jesteśmy, więc jakby, moim zdaniem, jeżeli mamy się precyzyjnie posługiwać tymi terminami i dziś, tu i teraz, no to one wymagają zupełnie innej definicji. No, ciekawe jaki, no bo ciekawe co pan Rafał powie, jakie one wymagają definicji. Panie Rafale, co pan... No właśnie, kto jest w Polsce elitą dzisiaj? Znaczy, elity są... Znaczy, elity, przepraszam, jedno zdanie, elity to są zapraszane do telewizji i programy publicystyczne. W sensie, że ktoś zabyt, tak? Że, no oczywiście, tak? No, przecież wiadomo, że byle kto nie będzie w telewizji zaproszony. Więc... Nie będę protestować. Ty aż usiadłem, aż przed mocno mam nadzieję, że nie wystaje z czyli ja jestem nad elitą, bo tak, panów zapraszam. Pani nas zaprosiła, pani jest nad elitą, absolutnie. Kooptowała nas pani redaktor. No właśnie, to bardzo jestem z tego powodu dumna. No co zrobisz, no takie są fakty. No to prawda jest. Znaczy elity są gdzie indziej. Znaczy elity takie, które są faktycznie elitami, są gdzie indziej, one nie występują w Polsce publicznie, bo oni mają zamiaru się ośmieszać publicznie i pokazywać twarzy, bo to są elity biznesowe, intelektualne, inżynierowie, to są nasze elity, tak? To są informatycy? Informatycy, to są nasze elity intelektualne, gospodarze, są ludzie, dzięki którym po prostu faktycznie gdzieś tam pod tym prożem, gdzie są te wannabe elity, tworzy się fajna Polska, bo to wszystko, co jest fajne w Polsce, właśnie elitarne, jest poza mediami, bardzo im przykro. Wychodzi, że jesteśmy po prostu hołotą, którą zapraszałem tutaj, żeby gawieś miała ubaw. Nie podoba mi się pana definicja, jest z gruntu fałszywa. Dziękuję bardzo. Proszę, to mi się bardzo podoba, że się nie podoba, ale taka jest prawda. No, ludzie, którzy robią za elity, by chcieli być bardzo elitami, bo w Polsce nie ma elit takich długotrwałych. Wymiana elit to jest takie pojęcie, które występuje w wszystkich normalnych krajach. Polska ma ten problem, że jak tylko sobie wykształci jakąś elitę, to od razu wywołuje jakieś powstanie i wysyła tą elitę na rzeź. To są przykłady naszych powstań, wszystkich po kolei, łącznie z tym najbardziej słynnym, które wzbudza się ciągle. Potem mieliśmy wojnę, Katyń, powstanie warszawskie i lata 50. Nasze elity są znacznie wycinane. Taka Japonia. Japonia, zgadzamy się, że to jest kraj, który ma długą tradycję, albo Chiny, to są tysiącletnie tradycje. To w takiej Japonii są firmy, na przykład, które mają 1500 lat i one niezmiennie są w rękach jednej rodziny, która po prostu przekazuje z ojca na syna, z dziada na pradziada. 1500 lat produkują telewizory. Nie wyszła mi ta wypowiedź. Chyba. Nie wyszła. Ta najstarsza, taka firma budowlana. Ja się nie zgadzam z tym, ja uważam, że elity to są po prostu, bo to są najlepsi. Najlepsi. I ci najlepsi. Się pan nie zgadza, skoro powiedziałem, że najlepsi są elitą. I ci najlepsi decydują, bo oni są też używani poniekąd, albo sami się używają do tego, żeby coś robić z tymi gorszymi, z tymi trochę mniej, którzy mogą awansować do elity poprzez swoją pracę. Dobrze, czy oni robią to publicznie, pana zdaniem, bo moim zdaniem elitą na przykład są ludzie, którzy, nie wiem, mają pieniądze, wykształcenie, ale różnie. Stawiają dom i wokół tego domu prowadzą najlepsi. Ludzi. A kto w takim razie ocenia, że oni są najlepsi? Kto wybiera te elity? Ale to czasem, a nawet bardzo często, a kiedyś prawie zawsze, w parze szły ze sobą tak. Dobre wykształcenie, to prawda. Pieniądze, dobre wychowanie właśnie. To wszystko szło ze sobą w parze. Teraz czasem też się tak zdarza. Zdarza się czasem, że ktoś ma dobre wykształcenie, lecz nie ma pieniędzy w ogóle. No bo nie wie skąd. Znaczy, bo jest chwilowo spłukany. Nie bo jest biedny. Był gdzieś, prawda? No i się spłukał. Jakiś rachunek zapłacił, kupił sobie coś. Ale są też ludzie, którzy mają walory po prostu finansowe, potrafią naprawdę dobrze zarabiać pieniądze. I czy oni są elitą, czy... Moim zdaniem są jakoś tam, ponieważ wpływają na kształt naszego kraju. Ponieważ czy są elitą, to jest właśnie ciekawe pytanie w roku 2019, czy są elitą ludzie, którzy tak właściwie całkowicie elitą nie są, ale mają duży wpływ na społeczeństwo poprzez swoją działalność na przykład internetową. No dobrze, ale a w głowie przeciąg, panowie, pani redaktor, w głowie przeciągu tych ludzi. Znaczy, zdarza się, ale to są te elity, tak, o których panowie mówią, finansowe, naukowe, intelektualne. To są elity, które tak jakby nie są na pierwszym planie w dyskursie publicznym. One nie mówią Polakom, jak żyć, co jest dobre, co jest złe, nie krytykują. One mówią po cichu czasem. W inny sposób. Bo to są ludzie, którzy mają wpływ na swoje najbliższe otoczenie, mają firmę, w ramach tej firmy dają zarabiać ludziom. A teraz porozmawiamy w takim razie o tej grupie osób, która uznała, że jest elitą, która uznała, że należą jej się jakieś przywileje, a tym przywilejem jest mówienie Polakom, jak mają żyć i co jest dobre, a co jest złe. I tę elitę najbardziej niepokoi w Polsce Faszyzm. Pogarda i nienawiść. Mamy słynną bardzo pogarda i nienawiść, ale pan Jerzy Stuhr, który niewątpliwie należy do elity artystycznej, jest profesorem szkoły teatralnej w Krakowie, miał spotkanie z Tomaszem Lisem. Obaj panowie doszli do wniosku, że być może takie społeczeństwo jest za bardzo nie za mądre, bo ono się wywodzi z jest potomkami chłopów folwarcznych. Potem panowie doszli do wniosku, że właściwie wszyscy jesteśmy potomkami chłopów, bo przecież tą inteligencję wyrżnięto na różnych etapach. Ale pan Stuhr potem zawitał do redaktora Mazurka i znowu o tej nienawiści tam mówił. Tak, poproszę o materiał. Zastanówmy się, skąd się bierze w naszych sporach nienawiść i pogarda. Ja wszędzie obserwuję polemikę, różne poglądy, ale jako aktor widzę, gdzie w tych oczach jest chęć polemizowania, a gdzie w tych oczach interlokutorów jest pogarda i nienawiść. Panie Jerzy, pręży swoje oślizło, ociekające krwią cielsko i węszy, kogo tu pożreć. Biedny, otumaniony 500+, tanio kupiony 40% narodzie. Rozpłyń się, przepadnij, jesteś zakałą świata. O, jak pan ładnie zacytował to, o czym ja teoretycznie tutaj dywaguję. Zacytowałem znanego aktora Jacka Poniedziałka, który w ten sposób zwraca się do wyborców PiS. Jesteś zakałą świata. Niedobrze. Ale ludzie się czują w ten sposób napiętnowani. No właśnie, skąd się bierze taki zadzior nienawiści? No właśnie, skąd się bierze taki zadzior nienawiści? Elity bardzo są czułe na tę nienawiść i pogardę. Znaczy, to jest taki system łobuza ulicznego, który podchodzi do kogoś, daje mu z głowy w czoło, ten leży we krwi, a tamten... Co się stało? Co się stało? I w tym czasie grzebie mu po portfelu. To jest taka sytuacja. Tak, przecież pan Stuhr z panem Poniedziałkiem systematycznie obrażają zwykłych szarych, bo nie obrażają wyborców PiS-u. Oni obrażają ludzi stojących niżej według nich i uważam, że to mogą tak sobie robić. Jak chwili, kiedy dostają kontrę w postaci na przykład, nie wiem, kiepsko pan zagrał, uważam, że akurat jest dobry aktor, uważam, że to jest mowa nienawiści. I to jest dość chore. Ja widziałem pana Stuhra w paru sytuacjach osobiście i to myślę, że może oddać powód, dla którego on tak strasznie cierpi, bo to były różne festiwale. On zawsze siadał nie wśród ludzi, którzy mogliby coś ciekawego powiedzieć, wbrew temu, co on tutaj opowiadał, tylko wśród tych, którzy sponsorowali te imprezy i tam po prostu brylował, siedział. Tak, panie, kompletnie pan bzdurzy, widać było po jego oczach, ale przecież będzie pieniądz z tej rozmowy. Więc niech nie opowiada głupot, błagam. Przecież tu w tej całej elitarnej gadce chodzi o to, że mieć dostęp do pieniędzy. I niestety znaczy, ja właśnie nie wiem, o co chodzi, bo pan Gliński, minister kultury w Polsce, on przecież nie uciął artystom pieniędzy, wręcz przeciwnie, PiS podwyższył tę stawkę wolną od podatku, czyli finansowo nic się nie zmieniło. I nie rozumiem, dlaczego tak źle reagują na to, że ciągle zarabiają pieniądze i nagle mogą pluć na tych, którzy im płacą. Bo w sumie, jak pan to wytłumaczył, redaktorze, bo ja tego nie rozumiem do końca. Czy gdzieś tam mi świta, ale jednak jestem prostym człowiekiem z Łodzi, w związku z tym, no, co ja mogę z wielkim światem krakowskiego świata artystycznego. Pan redaktor też z Łodzi, tak. Ale ja zrozumiem z kolei, o co tutaj chodzi, więc zaraz wyjaśnię. Po prostu chodzi tutaj o taki pewien element zaskoczenia, prawda? Bo ten element zaskoczenia polega na tym, że wychodzi pan profesor Stuhr i mówi, że jest w ogóle za dużo nienawiści wokół ludzi, różnych niedobrych ludzi, jest za dużo nienawiści i wtedy jakby zupełnie znienacka pan redaktor Mazurek mówi do niego, ale przecież takie słowa powiedział pana uczeń, się okazuje, że pana uczeń i wtedy jest to właśnie to zaskoczenie. To jest jakieś zaskoczenie, to następną fazą może być katarzys, być może jeszcze tego nie widzieliśmy. Tak, oczyszczenie. Ale to dziwne, bo w tym wywiadzie, którego udzielił pan profesor Stuhr Tomaszowi Lisowi, mówi o tym, że on straszną wagę przykłada do tego, ucząc swoich studentów, żeby oni zachowali pion moralny. Albo on niedouczony jest ten Poniedziałek widocznie, bo no może, generalnie może jest właśnie niedouczony i trzeba go bardziej uczyć. Tak naprawdę chodzi o to, mnie się wydaje, że jest to też rodzaj jakby piętnowania tej drugiej strony znowu, że właśnie, ta druga strona, ci, którymi się jakoś tam nie zgadzamy, nie wiem, politycznie, czy mentalnie, czy my się chcemy uważać za lepszych, to ta druga strona po prostu reaguje nienawiścią i niechęcią. A tymczasem, no przecież jak my obserwujemy, jak ja obserwuję zupełnie na spokojnie pana Stuhra, to ja widzę tam taką nienawiść, taką niezbyt dobrze kamuflowaną. No więc tę niechęć też widzę niezbyt dobrze kamuflowaną. Bo jak się komuś mówi, ja na przykład jestem synem robotników, jak mi ktoś mówi takim, bo ty wiesz, bo ty taki w ogóle jesteś, bo ty jesteś synem robotników. Ja mówię, no jestem synem robotników, ale to znaczy, że jaki jestem? Że jestem lepszy, gorszy? No silny chłopak jestem w ogóle generalnie i doszedłem do tego, co mam swoją ciężką pracą, więc myślę, że być może jestem bardziej wartościowy niż na tych paru tam kolesi, których ich oglądam. Może, nie wiem, może się mylę. Jak pan uważa, mylę się czy nie? Znaczy ja myślę sobie tak, że jest to trochę prawdy, bo to sam redaktor doszedł. Czyli tak, ja mówię pracą, tak, trochę tak? prawdy, to jeszcze może mnie zaproszą. To jest kwestia taka, że jeszcze parę... Proszę panie redaktorze, tak, żeby pan się, że tak powiem, skrócił, bo musimy przerwać na parę minut. To w takim razie przerwijmy, ja rozpocznę swoją wypowiedź jakże znaczącą dla tego programu. Znaczącą, tym bardziej, że w drugiej części, proszę państwa, będziemy mówili o tym, czy celebrytom wolno więcej.